Panie trenerze, zacznijmy może od ostatniej decyzji, która być może zaskoczyła część kibiców, Tomasowi o Pana odejściu. Jakby Pan mógł w skrócie powiedzieć, co przesądziło o takiej, a nie innej decyzji podjętej przez Pana? Tak jak już chyba wszyscy wiedzą, jestem w Tomaszowie w zasadzie każdego dnia, wyjeżdżam na weekendy i przyjeżdżam na mecze, także jestem poza domem już praktycznie 2 lata. I muszę trochę w domu pomieszkać, a poza tym główną przyczyną było to, że jestem jednocześnie właścicielem firmy transportowej, którą prowadzą moi synowie w Lublinie i w Krakowie. I ta firma się na tyle rozwinęła, że no jestem potrzebny więcej w Lublinie. Nie mógłbym tak do końca oddać się treningom w Tomaszowi i być z tym klubem codziennie. Także szkoda było oszukiwać i zawodników, i działaczy. Po prostu chcę być fair w stosunku do tego klubu, a przy okazji znalazł się następca godny, także mam nadzieję, że godny. Także bez żalu przekazuję w ręce Pawła rolę trenera pierwszej drużyny. Zaczynał Pan pracę z Tomaszowi od 8 kolejki poprzedniego sezonu, gdy ta była na 11 miejscu i miała zaledwie 8 punktów. Czy był Pan tak samo zdziwiony jak większość obserwatorów czwartoligowych, że w tamtym okresie zespół z takim potencjałem tak dołuje? To znaczy, że byłem zdziwiony. Obserwowałem Tomaszowie, tak jak i Lublinianka spadła z trzeciej ligi. Byłem lekko zdziwiony, że przegrywa mecze, tym bardziej, że w zasadzie znałem wielu zawodników z Tomaszowi, znałem z boiska, a jednocześnie kilku miałem w kadrze województwa i zdawałem sobie sprawę, że przychodząc do Tomaszowi będziemy walczyli o czołówkę i tak też zadeklarowałem zarządowi, że będziemy na pewno w czołowej piątce czwartej ligi. Rozpoczął Pan pracę w Tomaszowi zwycięstwem na trzecią w tabeli Stalokraśnik. Potem do końca rundy i sezonu zespół punktował na miarę swoich możliwości, co zaskutkowało czwartym miejscem na koniec sezonu. Wszyscy zadają sobie pytanie, jakich czarodziejskich sztuczek Pan użyłby ten zespół pobudzić, żeby się odblokował? Nie, no żadnych czarodziejskich, po prostu może wprowadziłem więcej luzu w zespole. Dałem im więcej samodzielności, zawodnikom więcej samodzielności, żeby mogli się wykazywać w grze. Także nie, że o żadnych cudach nie może być mowy. To czasami tak jest, przychodzi nowy trener, nowe wyzwania. Ja bardzo byłem zadowolony, jak oni po każdym zwycięstwie bardzo się cieszyli, bardzo. Ile im to sprawiało satysfakcji. Także byłem pewny, że ten zespół osiągnie dobre wyniki. Pod Pana wodzą Tomaszowia zdobyła w poprzednim sezonie 59 punktów. Czy przed obecnym sezonem wierzył Pan, że Pański zespół może się skutecznie łączyć do walki o awans do trzeciej ligi? Mieliśmy lekkie trudności w okresie przygotowawczym w lipcu. W zasadzie trochę zawodników nam się rozjechało. Spora grupa było zawodników testowanych, w których w zasadzie żaden nie spełniał naszych oczekiwań. Czy wierzyłem? Chciałbym być, walczyć o trzecią ligę i uważałem, że z tą drużyną, z tym potencjałem ta walka jest realna. Natomiast nikt nie przypuszczał, że tak atomowy będzie miała start Stal Kraśnik i tak w sezonie będzie grała, w zasadzie była poza zasięgiem. Poza Stalą widać było, że nie odstawaliśmy daleko od Hetmana, także gdyby Stal nie narzuciła takiego tempa, myślę, że moglibyśmy powalczyć o trzecią ligę. W gronie faworytów były wymienione poza Tomaszowem właśnie Hetman i Lewart, a nawet może Lublinianka. Tymczasem wszystkich pogodziła Stal Kraśnik, o której Pan wspomniał. No, Stal rzeczywiście miała kilku wybitnych zawodników, jak na tą ligę. I trener Szewc skompletował tak skład, że,
rzeczywiście i bardzo dobrze grali w piłkę, strzelali mnóstwo bramek, mało tracili. Zdecydowanie najlepszy zespół w tej klasie rozgrywkowej i tylko trzeba przed nimi chylić czoła. Rundę jesienną pański zespół zakończył na 4. miejscu, ostatecznie sezon na 3. Czy jest pan zadowolony z ostatecznej lokaty, czy może też pozostaje jakiś niedosyt? Z lokaty tak, bo w zasadzie zakładałem pierwszą trójkę. Nie wymieniałem, czy to będzie drugie miejsce, czy trzecie. Cieszę się, że wyprzedziliśmy Końską Wolę, bo która jesienią grała bardzo dobrze i bardzo dobrze punktowała. Natomiast zimą postanowiliśmy wspólnie z zarządem, że nie będziemy robili żadnych transferów, będziemy grali swoimi wychowankami, będziemy dawali dużo szans młodzieży. Trochę się obawiałem tego, ale młodzież sprostała i rzeczywiście trzecie miejsce chyba w pełni zasłużone jest dla nas. Mimo zajętego trzeciego miejsca na koniec sezonu jest się o co przyczepić, że tak powiem, ponieważ 40 straconych bramek to jak na taki zespół to chyba trochę za dużo. Z czego wynikały te problemy w defensywie? Dodam tylko, że na 28 rozegranych spotkań Tomasowa tylko 5 razy kończyła mecze z czystym kątem. Rzeczywiście ja jako były obrońca miałem bóle głowy z naszą grą defensywną, bo to nie tylko chodzi o obrońców i o bramkarza. Wiadomo było, że może nie wiadomo było, ale Łukasz Bartoszyk nie był w pełni zdrowy w rundzie jesiennej. Mieliśmy olbrzymie kłopoty z bramkarzami. W rundzie wiosennej był Piotrek Baśkiewicz, ale Piotrek przez dłuższy okres grał w niższych ligach, stąd zaległości treningowe były olbrzymie. W tej chwili w końcówce rzeczywiście zaczął bronić na miarę swoich możliwości. Natomiast i to, że Smoła Arek wyjechał za granicę w trakcie rundy wiosennej i to, że Piotrek Karwan złapał kontuzję, w zasadzie dwóch czołowych naszych obrońców. A poza tym cały zespół, żeby strzelić bramkę, bo nie mieliśmy wybitnego napastnika, musiał się bardziej odkrywać, musieliśmy atakować większą ilością zawodników, stąd też kontry przeciwników często zdarzało się, że kończyły się bramkami. Drugą tak zwaną, jak to nazwę, piętą akwilesową, spoglądając na statystyki, były mecze wyjazdowe. Pamiętamy szczególnie pod koniec sezonu porażkę 4 meczy z rzędu na wyjeździe, gdzie Tomasowi zdobył i w sumie co dało Tomasowi 10 punktów mniej niż w meczach u siebie. Tak, mecze wyjazdowe to była nasza pięta achillesowa. W poprzednim sezonie w zasadzie graliśmy na wyjazdach jak u siebie. Natomiast teraz skąd to się brało? Bardzo wąska kadra. I to co mówiłem, tak nie do końca obrońcy sprawni, dużo grało, nie chciałbym na niego zwalać winy, bo to jest moja wina, że dużo bramek straciliśmy, ale dawałem szansę Pawłowi Piątkowskiemu na grę, który nie trenował zbyt dużo, ale pokładam w nim duże nadzieje, że w przyszłości to będzie ostoja gry defensywnej Tomasowicz i trzeba było go wprowadzać do tego zespołu. Mieliśmy w zasadzie za cel trzecie miejsce, czy podium. Zdobyliśmy go, mieliśmy większy komfort rotacji z zawodnikami, stąd może te porażki wyjazdowe. Nie mając praktycznie po rundzie jesiennej już szans na walkę o awans, bo strata była dosyć spora, 11 punktów, postawił pan bardziej na młodych piłkarzy z juniorów. Czy jest pan z ich postawy zadowolony i kogo szczególnie można wyróżnić? To znaczy, ja wszędzie, gdzie pracowałem, starałem się wprowadzać do drużyny młodych zawodników, bo kiedyś w wieku 16 lat trener Szoc wprowadził mnie do Lublianki i za to jestem mu dozgonnie wdzięczny. Także kiedyś muszą zacząć grać. Zawodnicy juniorzy wcale nie są dużo słabsi od seniorów. Kwestia tylko, mówię o tych wybijających się zawodnikach, kwestia tylko, żeby dać im szansę. Myślę, że kilku z nich wykorzystało. Widzę olbrzymi potencjał, olbrzymi talent w Maćku
że ruszę. Dużo, dużo ma do zaoferowania w piłce seniorskiej Bartek Iwanicki. Ja myślę, że i Świątek, i Towbin też będą walczyli o miejsca w Tomasowi. Także no, nie wspomnę o Krawczyku, który w zasadzie w rundzie jesiennej był naszym takim ratownikiem wtedy, kiedy Łukasz nie mógł bronić ze względu na chorobę. Także no, jest 5-6 bardzo, bardzo wartościowych juniorów i mam nadzieję, że Paweł będzie miał z nich pociechę. Obejmując drużynę Tomasowi, zależało trenerowi szczególnie na tym, aby przed własną widownią zespół grał taki futbol, który dla oka będzie podobał się kibicom. Jak pan uważa, czy to się udało? Czy się udało, przepraszam? Czy się udało? Tak, generalnie bez względu na przeciwnika staraliśmy się grać wysokim pressingiem, staraliśmy się atakować przeciwników. Czasami to się kończyło źle. Natomiast no wtedy się uczy zespół gry, to wtedy się zawodnicy uczą gry, bo chyba Tomasowia jest za poważnym klubem, żeby grała defensywę, wybijała piłki i szukała gry z kontrataku. Młodzi zawodnicy muszą się rozwijać, muszą brać na siebie ciężar gry i wkładać dużo, dużo swoich umiejętności i zdrowia w grę. Nie udało się Tomasowi pod pana wodzą awansować do trzeciej ligi, ale nie wyjeżdża pan tak naprawdę z pustymi rękoma, ponieważ zdobycie Pucharu Polski na szczeblu Okręgu Zamojskiego w 2017 roku też cieszy. No bardzo nas to cieszy, że zdobyliśmy puchar, bo w zasadzie poza tym pucharem nie mamy większych osiągnięć, jeśli chodzi o ligę. Wtedy byliśmy na fali, w zasadzie nie było dla nas przeciwnika w tej lidze, także zasłużenie, zdobyliśmy ten puchar. Trochę nam nie poszło ze zdobywcą obecnego pucharu, bo przegraliśmy z nimi pierwszy mecz i niestety to oni zdobyli Puchar Polski, chociaż muszę powiedzieć, że w tym roku, w tej wiosny kadra była bardzo wąska i trochę nas trafiły kontuzje, także nie bardzo nie mielibyśmy w pucharach kim straszyć. Chociaż gratuluję Unii tego sukcesu, bo była trochę wielka niespodzianka. Tak jak pan wspomniał, ma już pan swego następcę, nie jest tajemnicą, że zespół obejmie Paweł Babiarz. Czy to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu i czy sobie poradzi w piłce seniorskiej? No nie ukrywam, że jeżeli nie damy mu szansy, to nie będziemy wiedzieli, czy sobie poradzi, czy nie. Ja z Pawłem się spotkałem w styczniu, czy w lutym, jak on próbował swoich sił w Polsce. Nie poszło mu tam i w zasadzie był bez pracy, więc po dosyć krótkiej rozmowie namówiłem go do tego, żeby spróbować w Tomasowi, że będziemy rozmawiali z prezesem na temat jego ewentualnej przyszłości w grupach seniorskich. Także udało się, myślę, że na to Paweł zasługuje i no zobaczymy, ja mu życzę jak najlepiej, no, chyba że będzie grał z drużyną, którą ja prowadzę. To wtedy może nie, ale mam nadzieję, że sobie da radę, bo jest bardzo zaangażowany, ma wiedzę, także da sobie, poradzi sobie na pewno. No właśnie, skoro pan już odchodzi, czy są już jakieś propozycje? Nie ma propozycji, nie zabiegam o jakieś propozycje, chociaż ja nigdy nie zabiegałem o pracę, to bardziej do mnie dzwonili, spokojnie czekam. A musi to być klub blisko Lublina, ewentualnie z Lublina, bo jak mówię, i mam swoje lata i już jestem zajęty w tej chwili pracą zawodową i tak na dobrą sprawę ciężko by było mi opuścić Lublin. Po prawie 2 latach pobytu w Tomaszowie, jakie pan będzie miał wspomnienia z Tomaszowa? Jakie wspomnienia? Wspaniałe. W zasadzie to jest pierwszy klub w mojej przygodzie trenerskiej, gdzie rozstajemy się jak biali ludzie, gdzie wszystko było przygotowane i za to jestem wdzięczny i prezesowi, i zarządowi, no i przede wszystkim chłopakom, którzy czasami mieli mnie dosyć, ale no, ślubowali ten wynik i
chyba zasłużenie, byliśmy w tej czołówce, także klub zorganizowany ze wszech miar, jak na tą ligę, dzisiaj to powiedziałem dyrektorowi, chyba lepszego klubu, jeśli chodzi o organizację, nie ma, także przyjemnie było tutaj pracować. I na koniec wiem, że w najbliższą niedzielę wyjeżdża pan Borossi na mecze Mistrzostw Świata reprezentacji Polski. Kto według pana wygra całe mistrzostwa, z jakiego wyniku Polaków będzie pan zadowolony? Naturalnie będę zadowolony, jak zdobędą Mistrzostwo Świata. Kto wygra? Pomimo tego, że pewnie znam się trochę na piłce, moje przewidywania zwykle zawsze idą w łeb, także to jeżeli powiem, że wygra, załóżmy, Brazylia, to na pewno nie wygra. No chciałbym, żeby drużyna, która najładniejszą piłkę gra, która gra piłkę ofensywną, widowiskową, która daje publiczności radość z gry, chciałbym, żeby zdobyła Mistrzostwo Świata. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować panu za pracę Tomasowi i życzyć kolejnych sukcesów z innym zespołem, bo zapewne wcześniej czy później pan coś znowu będzie trenował. To ja dziękuję za to, że miałem możliwość pracować w takim klubie. Dziękuję kibicom za doping, za naprawdę zainteresowanie tą drużyną. Dziękuję chłopakom za to, że czasami się słuchali. Także będę wiernym kibicem Tomasowi. Myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy.